Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, Łukasz Wylężek z tej strony, firma Bachels. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kompozycję nadającą się na świąteczny stół, a mianowicie ciasto czekoladowe wylane w krążkach z malinami i zapiekane z bezą na górze. Nazywamy to ciasto z bezową chmurką albo ciasto z bezową pierzynką. A jak to zrobić? Pokażę Wam krok po kroku. Do kociołka, jak zawsze przy tego typu ciastach, czyli biszkoptowo-tłuszczowych, czekoladowych, na początku wlewamy wszystkie płynne składniki, czyli jajka, woda oraz olej. W tym przypadku, w cieście czekoladowym, praktycznie od razu możemy wsypać sobie naszą mieszankę na górę, ale należy pamiętać, że zanim ją podłączymy pod maszynę, warto przemieszać kilkukrotnie. A dlaczego? Jak sami dobrze z praktyki wiecie, czy to rózga, czy popularny liść, on nie zawsze zabiera od spodu całkowicie ciasto i często, gęsto gdzieś tam na dole robi się taka niepożądana skorupka, czyli ciasto po wyjęciu spod maszyny, one jest takie niejednolite. Do zamieszania, moi drodzy, użyjemy sobie popularnego liścia. Proponuję, a nawet wręcz zakazuję używać rózgi, dlatego że charakterystyka tego akurat ciasta jest taka, że one ma być wymieszane, jednolite, ale nie podbite. Po prostu jak zacznie się kręcić, kolor tego ciasta będzie mocno czekoladowy, ciemny i taki musi pozostać do końca mieszania, ok? Może nie będę Wam tu podawał jakiś stricte czasów, bo to jest bardzo uzależnione od tego, jaką macie maszynę u siebie na zakładzie, ale ja sobie akurat tutaj zamieszam na najniższym biegu przez minutę i proponuję u Was zrobić to samo i sprawdzić, jak ciasto wygląda. Chodzi o to, żeby ta masa była jednolita. Czas mieszania minął. Ciasto przepięknie zamieszane. Jeszcze dla pewności liściem przejadę po spodzie kociołka. Mocny, intensywny, czekoladowy kolor. I ono już nawet teraz świetnie pachnie, jeszcze przed wypiekiem. O taką konsystencję, o taki kolor mi chodziło. Pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę, nie przemieszamy, dobra? Przy standardowej recepturze, czyli taka, jak jest zamieszczona na naszym worku, tu jest z kilograma mieszanki. Taka ilość ciasta wystarczy nam na 6 krążków. Dzielimy to po 350 gramów. Ciasto wylane w krążkach. Możecie sobie zastosować te wasze, które macie na cukierniach metalowe. My znaleźliśmy w sklepie internetowym drewniane. Fajnie wyglądają. Czas na maliny. W tym przypadku położymy sobie mrożone. I w tej recepturze wychodzi mniej więcej po 50 gramów na jeden krążek. Myślę, że maliny i ciasto czekoladowe to zawsze idealne połączenie. Jeszcze jak dodamy do tego bezę na górę. Gdy już położymy maliny na górę ciasta, ja akurat przy pomocy patyczka do przerzucania pączków w patelni zamieszam delikatnie z góry. Chodzi o to, żeby te maliny troszeczkę nam wchłonęły w te ciasto. One będzie wtedy w przekroju bardzo fajnie wyglądać. Dosłownie parę ruchów. Teraz przygotujemy sobie bezę na górę. Polecamy oczywiście naszą bezę, czyli jest to beza ActiWhite, którą uprzednio fajnie jest sobie zamoczyć. Czyli na zważyć składniki, beza oraz woda. Woda niech będzie letnia, deszczówka. I minimum 10 minut. Ona, ta beza fajnie naciągnie tą wodą i wtedy stanie się zdatna do wybicia pod maszyną. Ja to zrobiłem oczywiście wcześniej, dlatego teraz mogę już śmiało puszczać bezę. Wlewamy do kociołka. Następnie około 1/3 ilości cukru wsypujemy już do początkowego mieszania. I tak wybijemy ją do tak zwanej chmurki. Gdy już przepięknie nam urośnie, napowietrzymy bezę, wtedy powolutku będziemy sypać resztę cukru, ale to za chwilę zobaczycie. Bezę oczywiście ubijamy rózgą na stosunkowo wysokich obrotach. Tutaj czasu przy recepturze, która oczywiście będzie na końcu, nie będziemy podawać jakoś tam stricte w minutach, bo sami dobrze wiecie, że często
Zależy to od wielu czynników czasu bijania bezy, a pewnie to dla Was nie nowość. Ja akurat załączyłem sobie na najwyższy bieg. Widzimy się, jak beza nam podrośnie. Beza urosła nam do mniej więcej 3/4 swojej finalnej objętości, a więc w tym momencie możemy już wsypywać do środka pozostałość cukru. Oczywiście róbcie to wolno i delikatnie. Gdybyśmy wsypali teraz wszystko naraz, mogłoby nam nie wyjść. Czas ubijania bezy dobiegł końca. Beza jest bardzo sztywna. Nałożymy sobie teraz do worka cukierniczego, żeby wyszprycować na górę przygotowanych krążków. W tym przypadku użyję sobie worka cukierniczego bez żadnej końcówki, ale myślę, że idealnie będzie, gdy odetniemy sobie mniej więcej taką odległość od końca worka, żeby nam fajnie szprycowały się takie kule na górze ciasta. Idealnie, jak zrobimy ich 5 sztuk i jedną mniejszą do środka. Pamiętajcie, że ta beza przy tym zapieku, przy tej temperaturze, ona nam jeszcze wyrośnie, więc proponuję nie robić jej tutaj za dużej, ponieważ będzie no, troszkę nieproporcjonalna w stosunku do całości ciasta. Jeszcze użyjemy sobie kruszonki. Po pierwsze da nam to bardzo fajny efekt i kolorystycznie. Czarne ciasto, biała beza, do tego jajecznego koloru kruszonka. Kruszonka oczywiście przygotowana z tradycyjnej receptury tak zwane 1-1-2, a więc na jedną część tłuszczu, jedna część cukru i dwie części mąki. Można sobie dodać troszkę żółtek do środka. Cukier waniliowy, to już oczywiście zależy od Was. Ustawiamy piec i wrzucamy do wypieku. Proponuję temperaturę 170 góra, 170 dół. Oczywiście, jeśli macie taką możliwość, ustawianie góry i dół. Jeżeli nie, to niech zostanie te 170 stopni, czyli ciut niższa niż te standardowe 180, na których wypiekacie. To będzie zdrowe dla tej naszej bezy i bardzo fajne dla ciasta czekoladowego. Zostanie cała wilgoć w środku i mięsistość tego ciasta zachowana. Piec ustawiamy na około godzinę. Oczywiście pod koniec wypieku sprawdzimy, czy wszystko się przepięknie wypiekło, aczkolwiek ze statystyk wiem, że to jest idealny czas. Moi kochani, słychać za mną piec, a więc to oznacza, że nasze ciasta są gotowe. Wyjmujemy z pieca i jak widzimy, ciasto fajnie wyrosło w tych foremeczkach. Ciasto czekoladowe ucierane, maliny, beza z kruszoneczką to szczyt szczęścia cukierniczego. Jak widzicie, beza wcale się nie przypaliła na temperaturze, wręcz przeciwnie, wypiekła się świetnie. Myślę, że to będzie znakomity pomysł na produkcję świąteczną, ale i na podanie na nasz świąteczny stół. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kontakcie. Łukasz Wlęczek.